A, bo ty coś robisz, Mateusz, a dzieci oglądają bajkę w telewizorze i jedzą. Ja zajęcia, tak. No, ostrzegałem może. Każdy z was jest w innym miejscu. Ty w kuchni, ty na kanapie coś robisz i czasami jedno dziecko podkarmiasz w kuchni. Laurka coś je tutaj przy stoliku. Ja nigdy na kamerach nie widziałam, żebyście siedli razem przy stole. A wiecie, badania pokazują, że dzieci, które zjadają chociaż 5 posiłków w tygodniu z rodziną, mają wyższą samoocenę, osiągają lepsze wyniki w szkole, a przede wszystkim mają dużo mniejszy procent zaburzeń odżywiania. I też dużo lepsze nawyki żywieniowe, bo one wtedy, siedząc z wami przy stole, one widzą, co wy jecie, uczą się nowych smaków i to jest niezmiernie istotne. To jedzenie przed komórkami to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że to jest takie nieświadome jedzenie. Chyba zalęgło się w nas wygodnictwo. Tak, to z wygody, tak, na pewno, bo ja mogę w tym czasie zrobić coś innego, jak one jedzą. Nie wiem, robię jedzenie na drugi dzień, one siedzą w tym czasie, jedzą, ja je widzę, oglądają bajki, ale siedzą i są spokojne, grzeczne i sobie jedzą. Słuchajcie, kochani, idziemy do ostatniego problemu, jakim jest niechęć do mycia głowy u Olka. Tak. Ale już umyjemy główkę dzisiaj? Co? O, czy umyjemy głowę? Nie! Trzeba umyć brudną główkę. Już na samo zaproszenie do mycia głowy jest nie. Tak. To było delikatnie. Delikatna reakcja to była jeszcze. Oluś! Sam? Sam sobie umyjesz główkę? Często nie mówię mu po prostu, bo nie chcę, żeby on się też nakręcał wcześniej, ale zawsze już tam bardziej spontanicznie. No, z jednej strony chciałabym go przygotować, ale jakoś on ma takie nastawienie już negatywne w tym kierunku, że no... Wszystko, co się kojarzy z myciem głowy, to się od razu mi się już skończyły pomysły, jak z tego wybrnąć. Czasami on już trzeba umyć główkę. No to już do główki. No, już parę dni. Chyba będzie spędziała. Słuchajcie, no generalnie przy dzieciach to jest tak. Jeżeli widzimy, że jakieś rozwiązanie się nie sprawdza, to przestajemy je stosować. Więc ja proponuję, żeby zakończyć mycie pod prysznicem i z takim laniem wody prosto na głowę, co się wiąże z tym, że mu wleci do oczu ta woda, on płacze. Zmienimy technikę w ogóle mycia.